Witamy Państwa w poświąteczny poniedziałek, znów w zmienionej nieco rzeczywistości. Przypomnijmy, 21 grudnia przed świętami rząd ogłosił nowe rozporządzenie dotyczące działalności właśnie takich wielkopowierzchniowych sklepów, jak i hoteli oraz stoków narciarskich. Dlatego teraz po świętach przypominamy to Państwu, bowiem wielu z nas może się obudzić i być zaskoczonym, że dzisiaj w swoim ulubionym sklepie nie dostaną tego czy tamtego. W tym rozporządzeniu rzeczy jest bardzo wiele. Przypomnę, że oczywiście w galeriach handlowych pozostaną poszczególne punkty, w których będzie można dokonać zakupów, a także i usługi takie jak fryzjerskie, kosmetyczne, bankowe, pocztowe, ubezpieczeniowe, czy też oczywiście poza galeriami, tak jak naprawy pojazdów, myjni samochodowych, usługi pralnicze. Ta część oczywiście tych usług pozostaje. Jeśli chodzi o hotele, przypominamy, tylko służbowe wyjazdy będą możliwe. W Opolu przecież też hotelarze tutaj w hotelach, które są nieodlegle od nas, czekają na powrót normalnej działalności i swoich klientów. Natomiast teraz tylko osoby, które wykonują konkretne zawody, które będą mogły korzystać z tego, są to kierowcy z transportu drogowego, obsługi samolotów, pociągów, funkcjonariusze państwowi, żołnierze, a także oczywiście wykwalifikowani sportowcy. I jeśli chodzi o wykwalifikowanych sportowców, to ci również będą mogli przebywać na narciarskich stokach. Te zostają zamknięte, tak jak i kolejki linowe, i tylko zawodowy sport, a zatem jeśli będą odbywały się jakieś zawody, no u nas nawet na naszej słynnej górce na AK też nie można byłoby takich zawodów rozegrać, więc też ona w cudzysłowie jest nieczynna. No i na koniec chociaż jedna dobra wiadomość dla tych, którzy nie lubią poniedziałków. To ostatni poniedziałek 2020 roku. Miłego dnia i końcówki roku także z nami.